Witam kochani, oto składniki naszej dzisiejszej potrawy. A będą to muszelki nadziewane szpinakiem z dodatkiem twarożku. No i będą dodatki cebula, czosnek, nasze pomidorki. Jeszcze nam zostały dwa słoiczki. No i troszkę użyjemy twardego sera, parmigiano reggiano. No i oczywiście na masełku podsmażymy, oczywiście sól, pieprz. Najpierw muszę pokroić cebulkę i czosnek i podsmażę szpinak. Ten się nagrzewa, dajemy trochę masełka. Masełko się roztopiło, dodajemy cebulkę. No, podsmażymy 2 minutki, dopiero dodamy czosnek. Dodajemy czosnek, dosłownie podsmażymy z minutkę i damy szpinak. Szpinaku miałam 500 gramów mrożonego, gotowałam go dosłownie może minutkę, jak się zagotował. I za chwilkę go dodamy. Wkładam szpinak. I teraz pora, żeby doprawić. Szpinak gotował się w osolonej wodzie, dlatego soli dużo nie dam, ale pieprz musi być. Dam tylko odrobinę i rzucimy parę minut. Dodaję teraz resztę masła i dalej dusimy. I dodajemy odrobinę śmietanki kremówki. Szpinak gotowy, dosłownie parę minut gotowy, przestygnie tak troszkę i dodamy właśnie serek parmigiano reggiano i twarożek. Dodam teraz troszkę twardego serka, póki jeszcze ciepły szpinak. Mogę zrobić taki kremowy właśnie, ten szpinak szybko bardziej zwiążę. Ale zapachniał, jaki to ser kochanie? Parmigiano reggiano. Na razie wystarczy. I zaraz dodam twarożek. Twarożek też dodam, dlatego że on jest taki twardawy. Może będę musiała dodać śmietanki czy coś tam, żeby było troszkę bardziej takie kremowe wszystko. Tak, póki jest gorący, to wszystko się ładnie wymiesza. Kochani, dodaję jeszcze troszkę serka cheddar. Tak, dla podkreślenia smaku. I troszkę jeszcze będę musiała dodać pieprzu. Na sól jest wszystko dobrze, tylko troszkę jeszcze mało ostre, pikantne mało. Także serek cheddar i trochę pieprzu. I to wszystko. I za chwilę będziemy nakładać do muszelek. Do naczynia żaroodpornego dałam pomidorki, które lekko zblendowałam. No i zaczynamy nadziewać nasze muszle. Właśnie tym farszem. Szpinak. Twarożkiem. Tak wszystkie ponadziewamy sobie. No i nadziewam ostatnią muszelkę. Akurat taka troszkę pęknięta, ale to nie szkodzi. O, wcisnę ją. O! Mieściła mi się. Przykrywamy i wkładamy do pieca. Na razie na 30 minut nagrzany na 180 stopni. Kochani, minęło 30 minut. Wszystko się pięknie gotuje. O tak, jeszcze jest sos. Teraz, kochani, mam tutaj serek, cheddar i gouda i troszkę pietruszki. I to wszystko zasypuję serkiem. I włożymy tak gdzieś na 10-15 minut, tak żeby ładnie się podpiekło.
już bez przykrycia. Jak wszystki serek daje. Rękawice, bo jest bardzo gorące. Kochani, nasza potrawa gotowa. Poczekamy, jak sobie dobrze przestygnie i spróbujemy, co nam wyszło. Smacznego i na razie, kochani, do następnego.